Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Szczęść Boże. Dziś chciałbym Wam powiedzieć o strategiach, taktykach działania złego, o tym, w jaki sposób zły nas kusi i żeby przejść z tej ciemnej strony mocy na stronę Bożej mocy, chciałbym Wam również opowiedzieć o tym, w jaki sposób być bliżej Boga na co dzień. Zapraszam Cię serdecznie na ten film. Zły skłania nas do tego, abyśmy robili to, co nie powinniśmy robić, to, co powoduje, że nie rozwijamy swoich pasji i talentów, i jednocześnie z drugiej strony chce, abyśmy nie robili tego, co nas duchowo rozwija i prowadzi do świętości. Czym w ogóle jest ta cała świętość? Bo w Kościele się od zawsze gada o świętości, w Piśmie Świętym się gada o świętości, Jezus mówił o świętości, o byciu nawet doskonałym, tak jak doskonały z Jego Ojciec i nasz Ojciec. Co to jest w ogóle ta świętość? Święty z języka hebrajskiego oznacza inny. W związku z tym świętość jest pewną innością, innością wobec świata, w którym żyjemy. Nie mam na myśli tego, że świat jest zły, bo wręcz przeciwnie. Bóg stworzył wszystko dobre i kiedy uczynił akt stworzenia, spojrzał na to wszystko, objął swoim wszechwiedzącym, wszechmocnym spojrzeniem i stwierdził: wow, genialne. Nie, świat nie jest zły. Świat w znaczeniu odejścia od Boga, czyli życia, skupiania się na sprawach materialnych, które odrywają nas od Boga, jest wtedy zły. I w tym znaczeniu bycie świętym to bycie innym wobec świata, który utożsamiany jest z działaniem złego, czyli z kuszeniem. Z drugiej strony bycie świętym to swego rodzaju nienormalność. Tak jest. Jeśli jesteś nienormalny, jak to w pewnej książce napisał ojciec Adam Szustak, to znaczy, że dążysz do świętości. To znaczy, że się zbliżasz do Boga, ponieważ Bóg też w jakiś sposób jest nienormalny, ponieważ jest święty, jest inny. W każdym bądź razie... właśnie to gadanie w każdym bądź razie. Już mi wielokrotnie zwracaliście uwagę na to, żebym tak nie mówił i cały czas mi się włącza mechanizm, pewien nawyk się we mnie wyrobił. Teraz się powstrzymałem po raz pierwszy. Wow, gratulacje i oklaski. W każdym razie. Świętość to nienormalność, ponieważ Bóg wyzwala z lęku, z ciemności, z grzechu, ze zła. Z tego wszystkiego, co współczesny świat, nie tylko współczesny, bo nie demonizujmy czasów, w których żyjemy, co świat w każdej przestrzeni historycznej traktuje jako normalne. Droga do świętości prowadzi przez tą nienormalność, którą należy rozumieć właśnie jako odejście od lęku, wyjście z ciemności, rezygnację ze zła, z grzechu. I ta droga do świętości prowadzi przez ciemność, ponieważ najlepszymi warunkami, w których Bóg może okazać swoją wszechmoc, są ciemność, grzech, zło, ponieważ moc w słabości się doskonali. I tu od razu taka uwaga na marginesie. Nie chodzi o to, że mamy grzeszyć, ponieważ jest Boże miłosierdzie, które nas z tego grzechu wydobędzie. Nie, nie to mam na myśli. Mam na myśli to, że jeśli popełniamy grzechy, wpadamy w pułapki, w zasadzki złego, to nie możemy się skupiać na złu, na słabości, które w nas z chęcią będzie dokarmiał zły, ale oddawajmy Bogu te nasze słabości i grzechy, aby On zamieniał je w swoją moc, w świętość. Bóg jest na wyciągnięcie ręki właśnie w tej ciemności, w której się znajdujemy, powtarzając grzechy, nie mogąc z nich wyjść, wciąż walczący, widzicie, tu się coś dzieje, wciąż walcząc ze złymi nawykami, tak mówiąc od strony czysto ludzkiej, walcząc z powtarzającym się złem, do którego się przyzwyczailiśmy, walcząc z naszymi uzależnieniami. Bóg w tej ciemności jest na wyciągnięcie ręki, tak jak na wyciągnięcie ręki był Bóg w momencie, kiedy Mojżesz poszedł po 10 przykazań i przebywał na górze Synaj 40 dni i 40 nocy, a Bóg był przy nim w obłoku, właśnie w tej ciemności. To tak na początek, na rozgrzewkę.
Zajęło to 5 minut, 7 minut, 6 minut. Sporo, jak na rozgrzewkę. Dobrze, idźmy dalej w naszych rozważaniach. Współczesny świat przekonuje nas, że... Znowu się posługuje tym terminem współczesny świat. Każdy świat w każdym przestrzeni historycznej, który odchodzi od Boga, przekonywał ludzi, przekonuje nas i będzie przekonywał tych, którzy przyjdą po nas, że można żyć tak, jakby Boga nie było. I rzeczywiście możemy sobie żyć tak, jakby Boga nie było. Bóg nas za to nie zabije. Szatan również nas za to nie zabije. Nasze życie będzie takie na pół gwizdka, nie będziemy do końca realizowali swoich pasji i talentów. To tak jakbyśmy się zatrzymali po prostu w pewnym rozwoju duchowym. To tak jak w pewnym momencie Robert Lewandowski przestałby trenować rzuty karne, ponieważ mu one nie wychodziły. To tak jakby kiedyś Kamil Stoch przestał trenować skoki i żyłby sobie pewnie fajnie. I skakałby tak przeciętnie, nie wymagając niczego więcej od siebie. Byłby mistrzem Polski, gdzieś tam by sobie skakał w Zakopanym, w Wiśle. Ale Bóg chce, abyśmy rozwijali wszystkie swoje pasje i talenty. Warunek jest jeden. Czy my chcemy się do Niego zbliżyć i Mu zaufać? Czy skupiamy się tylko na swoich słabościach i pozwalamy, aby zły nas tymi naszymi słabościami nieustająco i wciąż powtarzającymi się grzechami nas tak po ludzku patrząc i oceniając dołował, spychał na margines naszych możliwości bycia na podobieństwo Boże i obraz Boga Ojca, kogoś wszechmogącego, który dał nam wszystko, abyśmy żyli na maksa, abyśmy korzystali z życia w pełni, idąc za Nim, ponieważ On wie, w jaki sposób z życia korzystać na maksa, wycisnąć to życie na maksa w Jego pięknie, w Jego dobru, w Jego prawdzie i po śmierci pójść do nieba. Właściwie teraz mógłbym zakończyć ten filmik. Film ten nagrywam w czasie Wielkiego Postu, który trwa 40 dni. To tak jakbyśmy sobie na te 40 dni wykupili pakiet od Ani Lewandowskiej albo od Ewy Chodakowskiej. Pakiet 40 dni rozwoju duchowego. Liczba 40 w Piśmie Świętym oznacza czas oczyszczenia i to oczyszczenie nie może się opierać tylko na naszych ludzkich wysiłkach. To oczyszczenie ma nas prowadzić nie do spotkania z Bogiem, bo spotkanie z Bogiem jest dopiero początkiem naszej drogi do nieba, życia z Bogiem na co dzień, ale to oczyszczenie ma przygotować nas na to, że Bóg będzie działał w naszym życiu w każdej sytuacji, również w sytuacji grzechu, przede wszystkim w sytuacji grzechu, ponieważ moc słabości się doskonali. Pokusy, które do nas przychodzą, mogą mieć dwa źródła. Pierwszym źródłem mogą być nasze zaniedbania, nasze lenistwo i drugim źródłem może być rzeczywiście bezpośrednie działanie złego. Jak to rozeznać? Jest 5 kryteriów, kiedy pokusa faktycznie pochodzi od złego. Kryterium pierwsze. Kiedy przychodzi do nas gwałtowna, intensywna i nagła myśl, która, i tu jest od razu kryterium drugie, nie ma przyczyny zewnętrznej. Na przykład siedzimy sobie w pokoiku, tak jak teraz ja se tutaj siedzę, i nagle wpadam na pomysł, znaczy niby ja wpadam na pomysł, przychodzi mi do głowy nagła, niespodziewana, intensywna bardzo myśl, że uczynię coś złego, że coś złego obejrzę, coś złego zrobię. I nie ma przyczyny zewnętrznej, dla której ta myśl w mojej głowie zaistniała. Wtedy możemy być pewni, że ta pokusa pochodzi od złego. To było kryterium pierwsze i drugie. Kryterium trzecie. Jeśli przychodzi do nas myśl, która wywołuje gwałtowne zmartwienie. Szatanowi chodzi o to, przede wszystkim, żeby nas psychicznie, znaczy przede wszystkim nie, ale zaczyna od tego, aby nas psychicznie osłabić, abyśmy o sobie źle myśleli. Jeżeli przychodzi do nas gwałtowna myśl, która wywołuje w nas zmartwienie, to możemy być pewni, że to zmartwienie, że ta duchowa depresja pochodzi właśnie od złego. To było kryterium trzecie. Kryterium, czekajcie, czwarte i kryterium piąte.
jeżeli pojawia się w nas gwałtowna myśl uczynienia czegoś złego. Co więcej, pragnienie posiadania czegoś nietypowego, jakiejś nietypowej rzeczy, droga do posiadania tej nietypowej rzeczy będzie wiodła nas przez uczynienie czegoś złego. Takie nagłe pragnienie nietypowych rzeczy ma swoje źródło również w kuszeniu, które pochodzi od diabła. I kryterium piąte, jeśli stwierdzamy, że nie będziemy ufali żadnemu księdzu, żadnemu spowiednikowi, że właściwie będziemy mieli, za przeproszeniem mówiąc brzydko, wywalone na nasz grzech i w ogóle nie będziemy chodzili do spowiedzi. Jeżeli w naszej głowie rodzi się myśl, że nie będziemy się spowiadać, bo po co się spowiadać, skoro za chwilę będę znowu grzeszył. To tak jakby stwierdzić, po co się będę mył, po co się będę kąpał, skoro za chwilę i tak się ubrudzę. Właśnie taki brak zaufania do spowiednika, odrzucenie spowiedzi jest myślą, która ma swoje źródło bezpośrednio w kuszeniu demona, w działaniu na nas złego ducha. Każdy z nas, ja i ty, podlegamy kuszeniu w trzech obszarach i to kiedyś święty Paweł bardzo fajnie rozkminił. Trzy obszary. Tymi trzema obszarami jest ciało, oczy i pycha żywota. Co ma na myśli święty Paweł, kiedy mówi o tym, że szatan nas kusi przez ciało? Jeśli na przykład rodzi się w nas jakieś pragnienie, również pragnienie jakiegoś dobra, rzekomego dobra, ale to dobro stawiamy wyżej od Boga, to wtedy to pragnienie nawet rzekomego dobra staje się naszą słabością, w której będzie działał szatan, w której swoje łapska będzie w naszą duszę chciał wcisnąć szatan. Mówię metaforycznie, bo sam jestem człowiek prosty i muszę przemawiać również sam do siebie, a w tym momencie mówię także do was, przede wszystkim do was, tylko do was, za pomocą metafor. Dobra, co ma na myśli święty Paweł, kiedy mówi o tym, że podlegamy kuszeniu przez oczy? Jeżeli inni ludzie są dla nas ważniejsi niż Bóg, jeżeli my sami jesteśmy dla siebie ważniejsi niż inny człowiek i Bóg, to wtedy rzeczywiście przez takie działanie ma na nas wpływ bezpośrednio szatan. Nie mam na myśli tego, mówiąc bezpośrednio, nie mam na myśli tego, że jesteśmy opętani, bo w ogóle tutaj nie zahaczam w ogóle kwestii opętania, bo to opętanie jest jak ciężka choroba, która się zdarza naprawdę bardzo rzadko i tego tematu tutaj nie będziemy ruszać. Jeżeli rzeczy stawiamy wyżej niż Boga, jeżeli innych ludzi stawiamy wyżej niż Boga, jeżeli samych siebie stawiamy wyżej niż Boga i to wyłącza w nas zaufanie do Boga, to również staje się naszą słabością, która sama w sobie może być destruktywna dla naszego rozwoju duchowego. I trzecia sprawa, pycha żywota. Jeżeli moje ego, moje uznanie, mój tak zwany szacunek jest ważniejszy od Boga, również staje się moją słabością. Doświadczył tego intensywnie święty Piotr, który, jak wiecie, żył sobie spokojnie do momentu, kiedy Jezus, przechodząc niedaleko jeziora, gdzie tam sobie Piotr siedział i łowił ryby, powołał go i kiedy Piotr, chodząc z Chrystusem, widział te wszystkie cuda, które Chrystus czyni i widział nawet takie spektakularne akcje Jezusa w postaci wskrzeszania zmarłych, jak Łazarza, który się przecież rozkładał, a Chrystus go wskrzesił zmarłych, to doświadczenie obecności Boga, bezpośrednio doświadczania obecności Chrystusa i Jego cudów, nie przełożyło się na to, że Piotr był pewny, znaczy on był pewny, ale nie przełożyło się na wiarę, która ma swoje korzenie w zaufaniu Bogu, ponieważ kiedy przyszła próba, kiedy Jezus został aresztowany w Ogrodzie Oliwnym, Piotrek na początku walczył, chciał się przeciwstawić straży żydowskiej, która przyszła aresztować Chrystusa, ale ostatecznie, kiedy tam go dociśnięto i kiedy zaczęto go przesłuchiwać i kiedy go wprost spytano, chłopie, znasz tego Jezusa, czy go nie znasz? No Piotr się wycofał i powiedział, ciomeczki, przepraszam was bardzo, ale... Znaczy nawet pewnie nie przepraszał, w lęku powiedział, nie znam tego człowieka, patrząc bezpośrednio prosto w oczy Chrystusowi. Trzy razy się wyrzekł Chrystusa i co? Żałował tego bardzo chłopina,
tak bardzo żałował, że ta słabość stała się miejscem, w którym objawiła się moc Chrystusa, ponieważ kiedy święty Piotr się nawrócił, Dzieje Apostolskie to niesamowicie szczegółowo opisują, to wiara świętego Piotra była tak mocna, że ci, którzy go spotykali, również doświadczając wiary Piotra, czując od niego, nie wiem jak to opisać po ludzku, widząc człowieka, który żyje wiarą w Chrystusa, chcieli się dotknąć nawet cienia szaty, który rzucał święty Piotr, aby być uzdrowionymi. Święty Piotr, ufając Bogu, nauczył się prawdziwej wiary i to zaufanie Bogu budziło w innych, których spotykał zupełnie przypadkowo na ulicy, wiarę. Wiarę, która czyniła cuda w ich życiu, która dawała miejsce dla Chrystusa w życiu ludzi spotykanych tak po prostu, czasami przypadkowo. Tak właśnie działa Bóg. Jeśli oddajemy Mu swoje słabości, jeżeli ja oddaję Mu swoje słabości, to On od razu działa w naszym życiu, w miejsce tych słabości. Daje nam swoją moc. A w jaki sposób Bogu oddać swoje słabości? Przez sakrament pokuty i pojednania. Nie jednorazowy, tylko przez sakrament pokuty i pojednania, praktykowany jak prysznic do końca swojego życia. Proste, a skomplikowane, znaczy skomplikowane, nie proste, ale trudne w wierności Bogu. Okej, skoro już sobie powiedzieliśmy troszkę i o obszarach, w których działa demon i o kryteriach, kiedy możemy być pewni, że pokusa pochodzi od złego, to przejdźmy do strategii działania złego. Strategia pierwsza. Szatan uwielbia karmić nas negatywnymi myślami o nas samych. Zauważcie, że te kryteria, te strategie, te taktyki złego, które będę teraz omawiał, one dotyczą właściwie tylko i wyłącznie takiego naszego ludzkiego, można by powiedzieć nawet psychologicznego, emocjonalnego życia, ponieważ szatan jako pierwszy obszar atakuje naszą psychikę, żeby nas osłabić. To tak jakbyśmy głodzili psa. Przepraszam, że ten przykład podaję, bo psy uwielbiam, ale w mojej głupiej głowie inny przykład mi nie przychodzi do głowy. Gdybyśmy głodzili psa, to on by przede wszystkim pragnął tego, aby się najeść. I tak samo jest z działaniem złego. Zły chce po prostu osłabić w nas obraz nas samych. Karmi nas negatywnymi myślami o nas, obserwuje nas i widząc, że mamy słabszy dzień, przywołuje w konkretnej chwili, w chwili naszej słabości, jakieś wspomnienia, przykre wspomnienia z naszego życia, żeby jeszcze bardziej nas zdołować, żeby jeszcze bardziej nam w naszych myślach negatywnie dowalić, mówiąc językiem obrazowym, żebyśmy jeszcze bardziej pogrążyli się w jakiejś tam depresji, żebyśmy rozmyślali nad swoimi słabościami i tak dalej. Angażuje w to emocje skrajne, gniew, niepokój, smutek, jakieś gorące pragnienia czegoś nagle się w nas budzą. To wszystko jest działanie złego, żeby nas emocjonalnie wyprowadzić z równowagi, abyśmy skupiali się na swoich emocjach i zapomnieli o puszczeniu w te emocje Boga. Abyśmy zapomnieli po prostu o naszej duszy, o naszym duchu, o rozwoju duchowym. Dobrą taktyką przeciwdziałającą tej konkretnej strategii złego jest wzięcie do ręki różańca, ponieważ różaniec bardzo mocno uspokaja przez powtarzanie Zdrowaś Mario, czyli słów pochodzących bezpośrednio od Boga. Druga sprawa. Szatan lubi nas obwiniać, oszukiwać i znowu sączyć do naszej głowy, do naszego serca negatywne myśli o nas samych. Wyprowadza nas na pustynię, takie sytuacje, gdzie jesteśmy zupełnie sami i wtedy, czując się zupełnie sami, samotni, zaczynamy się pogrążać, no znowu, w negatywnych emocjach, negatywnych uczuciach na temat samych siebie. Przekonuje nas, że jesteśmy sami, że do niczego się nie nadajemy i nikogo nie obchodzimy. To prowadzi do tego, że przestajemy się modlić i rezygnujemy z nawiązywania jakiejkolwiek relacji z Bogiem. Po prostu dajemy sobie spokój z Bogiem, koncentrując się na swoich słabościach, dochodzimy do wniosku, że faktycznie to wszystko jest bez sensu.
Kolejna sprawa, bardzo ważna, trzecia, zasiewa w nas brak szacunku do imienia Bożego. Chcę, abyśmy nadużywali imienia Bożego, nie w znaczeniu takim świadomym, tylko żeby to imię Boże, imię Jezus Chrystus było dla nas czymś takim zupełnie zwyczajnym, żeby nic głębszego duchowego nie znaczyło. Wiemy dokładnie, że w imię Jezusa Chrystusa możemy zostać uzdrowieni, pod warunkiem, że otworzymy nasze serce, nie rozum, ale właśnie serce na działanie Boga, czyli zaufamy Mu, jak to mawiała święta Faustyna Kowalska: Jezu, ufam Tobie. Tak jak to mawiał ojciec Dolindo: Jezu, Ty się tym zajmij. Ty, Jezu, się tym zajmij, nie ja, bo ja nie daję rady. Ty się tym zajmij. Bo masz moc się tym zająć, a jak ja się tym zajmę, to się skupię na swoich słabościach. No więc Jezu, Ty się tym zajmij. Niszcz naszą sferę seksualną i każdy spowiednik, każdy kierownik duchowy nam powie jedno, że nieuporządkowanie w sferze seksualnej zawsze bezpośrednio niszczy naszą wiarę i powoduje, że właśnie jesteśmy wierzący, niepraktykujący, co bardzo odpowiada szatanowi, żebyśmy traktowali Boga tak czysto teoretycznie, o czym za chwilę powiem. Żebyśmy sobie chodzili do kościoła na zasadzie pójścia na przystanek, nie? Czyli postoimy, poczekamy, popatrzymy, porozglądamy się, posłuchamy, wrócimy do domu, nic się nie stało. Kościół jak przystanek autobusowy. Jestem wierzący, ale nie praktykujący. Przepraszam, moje sumienie jest uspokojone. Gdyby ktoś mnie na ulicy spytał, czy wierzę w Boga, oczywiście wierzę. No ja wierzę w Boga, pewnie, że wierzę. W jakiego Boga? No w Jezusa wierzę. I tak, no byśmy tutaj wyjaśnili, nie, teoretycznie, że Bóg istnieje. Natomiast no ten Bóg to jest takie pojęcie dla nas tylko i wyłącznie. Nie mamy z Nim głębszej relacji, no bo jak mogę mieć relację z kimś, kogo nie widzę? No właśnie o to chodzi szatanowi, żebyśmy byli wierzący, ale nie praktykujący, jak to się popularnie mawia. To spróbuj może spotkać się z dziewczyną, chłopaku albo dziewczyną, spróbuj się spotkać z chłopakiem i usiądź obok niego na ławce i nie rozmawiajcie. Lubicie się, ale jesteście niepraktykujący. Kochacie się, ale jesteście niepraktykujący. To taka właśnie jest wiara: wierzący, niepraktykujący. Po prostu no bez sensu, szkoda czasu, to jest fałszywe. Dużo gadam już. Znaczy długo i dużo. A nie skończyłem. Różnica między działaniem diabła a Ducha Świętego jest taka, że diabeł nas bez przerwy obwinia, oszukuje. Gdybyśmy mieli możliwość wglądu w te okropne myśli diabła przez parę sekund, to byśmy zobaczyli, że złemu zależy na tym, abyśmy nieustannie, nie chwilowo, ale nieustannie żyli w nienawiści, w smutku, w gniewie na siebie, na wszystkich, na świat. Ponieważ szatan jest naszym przeciwnikiem. Tak jak napisał w pierwszym liście święty Piotr: przeciwnik wasz diabeł. Diabeł nas nienawidzi i nawet jeśli podsuwa nam przyjemności, abyśmy grzeszyli, bo trudno, żebyśmy grzeszyli, gdyby nam coś nieprzyjemnego podsuwał, to robi to tylko po to, żebyśmy razem z nim byli w piekle. Tak mówię bardzo prostym językiem, no bo taki prosty język do mnie dociera. To taki pewnie mechanizm psychologiczny można by, biorąc pod uwagę wszystkie różnice, zastosować do złego, który charakteryzuje dzieci w podstawówce, nie? Że jak któreś z dzieci dostanie jedynkę, to szuka rówieśnika, który również jedynkę dostał, żeby się pocieszyć. Wow, nie jestem najgorszy. I szatan robi pewnie dokładnie to samo, mówię, mając na uwadze wszystkie różnice, tak, między człowiekiem a demonem, że chce jakby sam z siebie pocieszyć, że nie tylko on jest zły, ale również ludzie. Zobacz, Boże, stworzyłeś ludzi, a oni są źli. Bo żyjąc na ziemi bez Boga, bez Ciebie, sami decydują, aby trafić do mnie, tutaj do piekła. Wiemy, że Chrystus między śmiercią a zmartwychwstaniem wstąpił do piekieł i wziął stamtąd wszystkich, którzy tam trafili.
sprawiedliwie, słusznie, a jednocześnie niesłusznie, ponieważ wiemy, że przed narodzinami Chrystusa, przed Jego działalnością publiczną, przed zmartwychwstaniem, przed początkami działalności Kościoła nie było sakramentu spowiedzi. Jeżeli ktoś zgrzeszył choć raz, począwszy od Adama i Ewy, przez Abrahama, Mojżesza, Jeremiasza, Izajasza, proroków, króla Dawida, kończywszy na Janie Chrzcicielu, który został ścięty, już znając Chrystusa, czyli kilka lat przed zmartwychwstaniem Chrystusa, to ci wszyscy ludzie nie mogą skorzystać z sakramentu spowiedzi, bo przecież sakramentu pokuty i pojednania wówczas nie było, trafiali do Szeolu. Szeol w Starym Testamencie jest swego rodzaju piekłem i tam oczekiwali na przyjście Mesjasza. I Chrystus między śmiercią a zmartwychwstaniem zstąpił do piekieł i wziął stamtąd wszystkich tych, którzy tam się znajdowali. Dobra i zła wiadomość dla nas jest taka, że Chrystus po naszej śmierci już po nas do piekła, jeśli byśmy tam się znaleźli, nie zstąpi, ponieważ tu na ziemi wybieramy, po której stronie chcemy być. Czy chcemy żyć bez Boga, według siebie, tak jakby Boga nie było. Pan Bóg nam nie będzie sprawiał przykrości, tak po ludzku to tłumacząc, nie zabije nas za to. Będziemy żyli, tak jak to na początku powiedziałem, na pół gwizdka, nie rozwiniemy wszystkich swoich pasji, talentów. Dożyjemy lat 20, 25, 50, 80, 100. Przeżyjemy życie w szarości, nic specjalnego się nie wydarzy, ani złego, ani dobrego. Po prostu nie będziemy żyli życiem na maksa. Jeśli wybierzemy Boga i będziemy się rozwijali duchowo, to również Bóg pozwoli nam nie tylko po śmierci pójść do nieba, znaczy pozwoli, nie tylko wprowadzi nas do nieba, ale również pozwoli nam i pomoże nam rozwijać wszystkie nasze pasje i talenty, ponieważ On nas najlepiej zna, ponieważ On nas stworzył. To przecież On wie, co w nasze serca wszczepił i wie, jakie mamy pasje i talenty, tylko pozwólmy Mu działać w naszym życiu. Zaufajmy Mu. Powracam do świętej Faustyny. Jezu, ufam Tobie. No. Okej, w takim razie w jaki sposób podjąć walkę duchową? Pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie i zrozumienie tego, że szatan działa nieustannie, że on nie musi jeść, spać, uczyć się, że jego jedynym zadaniem jest kuszenie nas z nienawiści do nas. Szatan nas nienawidzi i dobrze, że nie musimy oglądać jego straszliwego ryła i nie wiemy, jakie okropne myśli o każdym z nas ma. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że szatan działa i kusi nas nieustannie. Co oczywiście nie oznacza histerii duchowej, że teraz muszę się bać, bo tutaj gdzieś pewnie szatan krąży. No krąży, tylko że jeżeli jestem blisko Boga, no to szatan dostaje kopa w tyłek od Boga i mnie nie tknie. Mówię bardzo obrazowo, bo tak jak rzekłem wcześniej, jestem prosty człowiek i proste obrazy przemawiają do mnie. Mam nadzieję, że również do Was przemówią. Jeśli nie, to bardzo przepraszam. Kolejna sprawa. Najlepszą obroną jest atak. Atak? Nie mam na myśli atakowania złego, czyli jakiejś świętej krucjaty przeciwko złemu. Manifestacji nieulicznej przeciwko złemu. Tym w cudzysłowie atakiem na demona jest czynienie dobra i modlitwa. Szczególnie czynienie dobra i modlitwa. Bo tam chyba się zlało takie coś, czynienie modlitwa i dobra. Nie? Czynienie dobra i modlitwa. Modlitwa różańcowa, codzienna. Jeżeli nawet wstydzimy się modlić publicznie, to możemy sobie różaniec odmawiać na palcach. Jak powstańcy, to jest taka trochę walka powstańcza. Ukryta, niejawna, ale bardzo efektywna duchowo. Nie efektowna, ale efektywna duchowo. Kolejnym krokiem jest odrzucenie pokusy, kiedy ona się już pojawia. A jeśli już rzeczywiście odpowiemy na tę pokusę pozytywnie, zaczniemy się nad nią zastanawiać, czyli wejdziemy w dialog z szatanem, a wejście w dialog z szatanem zawsze powoduje, że on nas przekabaci, bo skubaniec jest inteligentniejszy od nas. Bo to jest anioł, upadły anioł, ale jednak inteligentniejszy jest koleś. Jeżeli się zastanawiamy nad pokusą, to zawsze zgrzeszymy, zawsze. Tak jak wyznajemy podczas Eucharystii,
Zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem, zaniedbaniem. Myślą. Każda pokusa zaczyna się w naszych myślach. Zatem musimy się opierać pokusie, która się w nas pojawia. Jeśli jej ulegniemy, to musimy się przyznać do uczynionego zła, aby w miejsce zła wprowadzić mógł Bóg swoją moc w sakramencie pokuty i pojednania, aby ten grzech oddać Bogu. Jezu, Ty się tym zajmij, bo ja nie daję rady. I paradoksalnie najtrudniejszy czas to jest ten po sakramencie pokuty i pojednania, bo wtedy szatan będzie chciał nas bardzo szybko na swoją stronę znowu przekabacić. Fajne to słowo jest, przekabacić. Nie wiem, nie mam pojęcia, od jakiego słowa polskiego pochodzi. Kabacić. No, będzie chciał nas na swoją stronę znowu zwerbować. Czytanie Słowa Bożego, sakramenty święte, sakrament pokuty i pojednania, sakrament Eucharystii i odrzucanie pokusy, przyznawanie się do grzechu, uświadomienie sobie tego, że szatan działa. To są pewne elementy, które mogą nas uwrażliwić na działanie złego. I to jest najmniej ważne, co teraz powiedziałem, bo przede wszystkim uwrażliwią nas na działanie Boga w naszym życiu. Nie chcę, żeby ten filmik brzmiał w ten sposób, że gadam tylko o złym, tak jakby zły miał jakieś straszne, ogromne moce, totalne, absolutne, mega moce, a Bóg by tylko odpowiadał na te moce. Nie, Bóg działa bez przerwy w naszym życiu, natomiast szatan działa w takim malutkim obszarze, który się nazywa kuszenie, ale z tego kuszenia może rzucić na nas ogromną sieć, która nas odłączy od miłości Boga. A w sumie to nawet nas nie odłączy od miłości Boga, bo przecież Bóg zawsze będzie nas kochał, po prostu zamknie nas na chwilę na miłość Boga. Zamknie nas do momentu skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Tarczą przeciwko złemu jest różaniec święty. Codzienny różaniec święty, to co Matka Boża powiedziała w Fatimie. Nie powiedziała, że mamy się modlić na różańcu. Powiedziała, że mamy się codziennie modlić na różańcu. Różaniec jest tarczą przeciwko złemu i jednocześnie jest mostem, który nas prowadzi do Boga. Maria jest najpewniejszą drogą wiodącą do Chrystusa, ponieważ Maria zawsze wskazuje na Boga, na swojego Syna. Ona zawsze nas pewną drogą, matczyną drogą poprowadzi do nieba, do świętości. Tarczą przeciwko złemu są również asceza, pokuta, jałmużna. Jałmużna w znaczeniu takim, w znaczeniu rezygnowania ze rzeczy zbędnych, na przykład zrezygnowania z jakichś elementów zakupów gdzieś tam w jakiejś Biedrze czy innym Lidlu, w celu, aby te zaoszczędzone pieniądze ofiarować na przykład jakimś, nie wiem, bezdomnym, wpłacić na konto stowarzyszenia, które walczy o szacunek dla każdego, każdej formy życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Jałmużna łączy się z ascezą. Rezygnacja z jakiegoś dobra, aby te rzeczy materialne, zaoszczędzone w trakcie na przykład zakupów, przekazać osobom potrzebującym. Tarczą przeciwko złemu są również cnoty kardynalne, które wymyślili kiedyś, dawno temu, starożytności, bardzo mądrzy ludzie, greccy myśliciele. Roztropność, wstrzemięźliwość, sprawiedliwość, męstwo, szczególnie roztropność, wstrzemięźliwość. Musimy sobie zdać sprawę z tego, że nie możemy mieć wszystkiego, ponieważ wszystkiego mieć nie musimy. Może na odwrót, nie musimy mieć wszystkiego, ponieważ nigdy wszystkiego mieć nie możemy. Im więcej rzeczy materialnych będziemy mieli, tym więcej będziemy chcieli mieć. To tak po prostu działa. Na koniec zapamiętajmy sobie najważniejszą chyba taktykę, jaką posługuje się szatan. Szatan chce nam przedstawiać Boga jako pojęcie, jako ideę. Nie jako kogoś żywego, jako osobę, ale jako pojęcie. W Biblii hebrajskiej na określenie Boga stosuje się przynajmniej dwa słowa. Elohim i Jahwe. Elohim to jest to termin, którym najczęściej zawsze posługuje się szatan w rozmowie na przykład z Adamem i Ewą w raju, kiedy ich kusi, aby po raz pierwszy zgrzeszyli, ponieważ hebrajski termin Elohim oznacza Boga teoretycznego. Boga, pojęcie Boga jako część nauki, Boga jako część jakiegoś wykładu, czyli taki bycie wierzącym, ale nie praktykującym. Wiem, że Bóg istnieje, ale nie mam z Nim relacji. I właśnie takiego Boga
obraz takiego Boga chce w nasze rozumy i z rozumu w serce wszczepić zły. Zły zrobi wszystko, żebyśmy Boga traktowali jako ideę, jako pojęcie teoretyczne, abyśmy nie traktowali Boga jako Jahwe. Termin Jahwe w języku hebrajskim oznacza Boga, który wchodzi w relację, jest tym, który jest, czyli Bóg zawsze jest. Grzeszysz, Bóg jest. Podnosisz się z grzechu, Bóg jest. Odchodzisz od Boga, Bóg jest. Wracasz do Boga, Bóg jest. Jestem, który jestem. Bóg może o sobie powiedzieć tylko tyle. Jestem. Tak więc wejdź ze mną w relację. I tego właśnie, do tego nie chcę dopuścić zły. Zły chce, żebyśmy żyli tak, jakby Boga nie było. Ewentualnie, żebyśmy byli wierzący, niepraktykujący, elegancko ubrani, tutaj kołnierzyk, krawacik. Idziemy co tydzień do kościoła, 50 minut odwalimy w kościele. Wracamy, żyjemy tak, jakby się nic nie stało. No, byliśmy w kościele, no bo wierzymy, że Bóg istnieje, ale nie wpuszczamy Go do naszego życia, no bo przecież Bóg jest Elohim, tylko pojęciem teoretycznym. Bóg nie jest Jahwe. Nie, Bóg jest Jahwe. Bóg jest tym, który jest, który działa teraz, w tym momencie, kiedy ja tutaj do Was gadam i kiedy Wy tego słuchacie. Bóg właśnie w tym momencie działa. Wchodzi z nami w relację przyjacielską, ojcowską, przede wszystkim ojcowską. Chrystus wchodzi z nami w relację przyjacielską. Duch Święty wchodzi z nami w relację, która nas podnosi ze słabości i w miejsce słabości okazuje nam swoją, okazuje, nie, czy to jest dobre sformułowanie, daje nam swoją moc świętości. Zły chce, abyśmy bez przerwy skupiali się na swoich słabościach. Będzie nam zło przedstawiał jako dobro, bo przecież nikt z nas z natury zła czynić nie chce, w związku z tym zło ubierze w szaty dobra. Będzie przekręcał słowa Boga wypowiedziane do nas w Piśmie Świętym i często stereotyp przewija się przez serca i umysły ludzi. Stereotyp taki, że Pismo Święte, Bóg, Kościół zabraniają bez przerwy, wszystkiego zabraniają. To jest kłamstwo. Pismo Święte, Kościół, Bóg zabraniają to samo, czego zabraniają znaki drogowe na ulicy, abyśmy sobie po prostu nie zrobili krzywdy. Oczywiście, kiedy nie będziemy szanowali przepisów drogowych, dostaniemy mandat, zrobimy innym albo sobie krzywdę. Natomiast jeśli nie będziemy żyli w zgodzie z przykazaniami Bożymi, czyli nie będziemy szanowali tych znaków prowadzących nas do nieba, które Bóg ustawił w postaci 10 przykazań Bożych i Kościół to rozszerzył jeszcze o 5 przykazań kościelnych, to Bóg nam nie wlepi mandatu, nie ukaże nas śmiercią, szatan też nas nie zabije. Spokojnie, przeżyjemy życie na luzie, bez efektów jakichś tam duchowych, jakiejś szarości. Będzie wszystko, przeżyjemy życie takie okej, życie będzie okej, będzie fajne. Ale to nie będzie życie w pełni, ponieważ Pismo Święte zachęca nas, abyśmy żyli na maksa. Jeżeli się decydujemy na życie bez Boga, to sprowadzamy na siebie przekleństwo, które prowadzi nas do śmierci duchowej, po śmierci tej naszej fizycznej. Współczesny świat jest taką twierdzą, takim tworem skonstruowanym bardzo racjonalnie, szczególnie współczesna Europa Zachodnia, gdzie współczesny człowiek, współczesny świat, współczesna Europa, współczesny człowiek zabezpieczył się przed wszystkim i zabezpieczył się również przed działaniem Boga, przed interwencją Boga w nasze słabości. Współczesny świat jest światem neopogańskim, czyli tworem na glinianych nogach. Większa zawirucha, większa katastrofa duchowa spowoduje, że to wszystko się zawali. Świat, w którym żyjemy, nie sprzyja wierze, nie sprzyja Bogu. Stał się twierdzą zamkniętą na Chrystusa. I to właściwie nic nie musi oznaczać dla nas, bo każdy okres historyczny miał swoje jakieś tam neopogańskie elementy, wynaturzenia odrzucające Boga i tak dalej. Pytanie jest, w jakim my świecie chcemy żyć i jaka jest nasza codzienność, jaka jest moja
i twoja codzienność. Nie powinnaś tak mówić. Przepraszam bardzo. Jaka jest nasza codzienność? Na to pytanie sobie każdy z nas musi indywidualnie odpowiedzieć. W tym momencie nawet Bóg nie może być odpowiedzią na to pytanie, ponieważ Bóg czeka, aż my chociaż w jednym ułamku setnej sekundy pomyślimy o Nim szczerze z wiarą i wtedy zadziała. Na koniec przykład z życia wzięty z życia mojego kolegi, który ostatnio do mnie zadzwonił i sobie tak pogadaliśmy. To była środa popielcowa, był trochę zdziwiony, że o 18 do mnie dzwonił, ja nie odbierałem, no to mówię mu, że przecież byłem w kościele, no to tam ten, aha, ty do kościoła chodzisz w ogóle. Koleś jest, nie jest osobą wierzącą, natomiast ma ogromny talent jako fotograf, niesamowitą rękę do robienia zdjęć. W każdym razie, nie bądź razie, tylko w każdym razie. Opowiada mi taką sytuację, że sobie siedział w domu, a że się też interesuje filmem, no to chyba na Discovery był film o świętym Maksymilianie, obejrzał sobie, bardzo fajny ten święty Maksymilian, spoko koleś, tam sporo rzeczy robił w ogóle. No i wyskoczył po tym filmie do sklepu, idąc do tego sklepu po drodze znalazł obrazek, zgadnijcie czyj. Tak jest, świętego Maksymiliana, a święty Maksymilian jest patronem ludzi mediów, również patronem fotografów, ponieważ święty Maksiu jako pierwszy założył wydawnictwo, wydawał gazety, założył telewizję, radio, ewangelizował nowoczesnymi środkami przekazu. Bóg, tak jak w tej historii o moim koledze, czeka na nawet najmniejszy przebłysk w naszym sercu, wiary w Niego. I wtedy od razu daje nam znak. Obrazek świętego Maksymiliana, który odsyła nas do takiego spostrzeżenia, że Bóg opiekuje się Tobą niezależnie od tego, jak daleko od Niego jesteś. Bóg nie da Ci spokoju, dopóki nie pójdziesz do nieba. Nie będzie Cię dręczył, bo dręczy nas szatan i szatan chce z nas uczynić niewolników. Bóg będzie nam dawał subtelne, ale bardzo wyraźne i mocne w swoim przesłaniu znaki, abyśmy poszli za Nim. A w związku z tym, że gadam już prawie godzinę, to chciałem Was na koniec przeprosić, że to wszystko tak długo trwało. Mimo tego, że sobie to wszystko napisałem i że jest to w ogóle to jest katecheza, którą prowadziłem w liceum, gdzie uczę. Ale stwierdziłem, że to przesłanie również mi i Wam się przyda. No to mimo tego, że to było spisane, to bardzo długo trwało. Jak widzicie, nadal gadam, czyli to dalej trwa. Chciałem podziękować wszystkim tym, którzy kanał subskrybują, bo tych subskrypcji z tygodnia na tydzień przybywa coraz więcej, którzy lajkują filmiki. Ja nie wiem, w jaki sposób to się dzieje, że Wy to oglądacie i subskrybujecie i lajkujecie. Jezu, Ty się tym zajmij. A wszystkim tym, którzy są na kanale Moc Słabości, wszystkich tych, którzy są na kanale Moc Słabości, zapewniam o swojej modlitwie, Waszych intencjach codziennej i również tych, którzy wspierają projekt filmu Objawienia Maryjne, zapewniam o codziennej modlitwie różańcowej. Codziennej modlitwie różańcowej za tych, którzy stali się darczyńcami i w jakiś sposób mecenasami projektu filmu Objawienia Maryjne. Co do samego projektu filmu, to ze szczegółów mogę Wam zdradzić tylko tyle, że w związku z tym, że tych środków naprawdę jest bardzo dużo i niedługo będzie dwa razy więcej niż cel tego wymagał, to film będzie bardzo szeroki, bo będzie rozszerzony, będzie dotyczył nie tylko objawień w Medjugorje, gdzie pojadę, aby doświadczyć, tak jak napisała moja koleżanka ze wspólnoty Przymierze Miłosierdzia, raju na ziemi, ale również będzie on rozszerzony o objawienia w La Salette, Lourdes i Fatimie. Pójdziemy całościowo, pójdziemy absolutnie za Maryją, totalnie.
Już nie mam czego dodać, to dodam tylko tyle, że dziękuję wam bardzo i na koniec tak się trochę uśmiechnę. Zakończę jak zawsze. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć, hej, szczęść Boże. Boże, skończył.